Najpierw masz mglisty pomysł, który zaczyna się krystalizować. Nabiera kształtów i kolorów. Kuchnia z sercem domu. Wenus, zrobimy to dla ciebie. Za niespełna 2 tygodnie wchodzi w życie istotna dla podatników VAT zmiana w przepisach. Kogo dotyczy i na czym polega, wyjaśnia Jarosław Zubrzycki, ekspert podatkowy Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Od 1 lipca wchodzą przepisy dotyczące split payment. Split payment, czyli to znaczy podzieloną płatność. Póki co, jeśli chodzi właśnie o te przepisy dotyczące podzielonej płatności, tutaj będzie podatnicy nie mają obowiązku tutaj stosowania, przy czym mają wybór. Mogą, ale nie muszą właśnie stosować tutaj, jeśli chodzi właśnie o tą podzieloną płatność, mogą z tego korzystać, ale póki co nie muszą. Dowolność wyboru jednak nie będzie trwała wiecznie i nie będzie dotyczyła wszystkich branż. Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2019 roku tutaj ministerstwo wprowadzi dla części branż przymus korzystania właśnie z tego mechanizmu split payment. Split payment tak w skrócie polega na tym, iż każdy czynny podatnik podatku VAT będzie posiadał wyodrębniony rachunek dotyczący właśnie podatku VAT. Na ten rachunek inni kontrahenci będą opłacać sam podatek VAT wynikający z faktur sprzedaży. Natomiast podatnik, który będzie właśnie właścicielem tego rachunku, tutaj będzie miał ograniczone możliwości korzystania z tego rachunku. Będzie mógł też zapłacić podatek VAT z tego rachunku na rzecz innych kontrahentów, bądź też wobec Urzędu Skarbowego. Jak w praktyce będzie ten mechanizm wyglądał? Co z rozliczeniami płatnymi gotówką, a takie szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach się zdarzają? Jak będzie mogła posługiwać się rachunkiem osoba fizyczna prowadząca działalność, dla której firmowe konto jest zarazem rachunkiem spełniającym funkcję osobistego konta? Kiedy i na jak długo fiskus będzie mógł zablokować nam konto? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą przedstawiciele fiskusa podczas spotkania z przedsiębiorcami, które zaplanowano na najbliższy czwartek. Z dnia 21 czerwca o godzinie 10 na sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego odbędzie się kolejne szkolenie. Szkolenie to jest skierowane dla przedsiębiorców czynnych, do przedsiębiorców czynnych podatników podatku VAT, ale również do pracowników biur rachunkowych, jak również podatników, którzy w najbliższej przyszłości zamierzają prowadzić działalność gospodarczą. Szkolenie obejmuje zakres 3 bloków tematycznych. Konstytucja biznesu to jest zbiór przepisów, który reguluje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Będzie omówione w ramach właśnie tej konstytucji biznesu tutaj prawo przedsiębiorcy, które zastąpiło dawną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ta ustawa zawierała troszeczkę archaiczne rozwiązania, także tutaj została właśnie wprowadzona nowa ustawa prawo przedsiębiorcy. Będzie też omówiona tutaj funkcja rzecznika praw przedsiębiorcy. Też będzie mowa o zmianach, jeśli chodzi o dokonywanie wpisów centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Będzie mowa o tutaj o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na próbę. Będzie też mowa o preferencjach, jeśli chodzi o opłacanie składek związanych z rejestracji właśnie działalności gospodarczej. Także dużo tutaj właśnie takich nowych kwestii będzie poruszanych. Zmian jest sporo. Zachęcamy zatem do uczestnictwa w szkoleniu. Eksperci będą również odpowiadać na pytania. Odpowiedź uzyskamy od ręki, a w razie potrzeby głębszego wyjaśnienia problemu dostaniemy ją mailem czy po prostu przez telefon. Ci, którzy na czwartkowe spotkanie nie będą mogli przyjść, mogą w każdej chwili zasięgnąć również potrzebnych informacji na sali obsługi podatników. Jak zadeklarował przedstawiciel Suwalskiego Urzędu Skarbowego, pracownicy dołożą wszelkich starań, by kwestie wynikające z nowego prawa stały się jak najbardziej jasne i zrozumiałe.